Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Wielkopolska na Weekend. Dzisiaj jesteśmy w Sieradowie. Zobaczymy mnóstwo ciekawych atrakcji, zwiedzimy góry i nie tylko. Na deptaku w Sieradowie spotkaliśmy się z Panią Teresą Fierkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pani lokalnym przewodnikiem. Przewodnikiem sudeckim i z zamiłowania turystom. Jesteśmy w Sieradowie, w centrum, na deptaku. Idziemy teraz do fontanny, na której są umiejscowione żaby. Jest z nimi związana pewna historia. No właśnie, bo symbolem mojego miasta, Świeradowa Zdroju, jest żaba. A historia jej jest bardzo prosta. To właśnie dzięki temu, że dr Schmidt, idąc do pracy, zobaczył w potoku martwą żabkę, a po kilku tygodniach zaobserwował, że z nią się coś takiego dzieje, że ona się nie rozkłada. Postanowił zbadać tutejsze wody i okazało się, że wody są radoczynne. Ich właściwości powodują, że komórki nasze są bardziej żywotne. Dlatego o Świeradowie się mówi Dolina Młodości, a często mówimy Świeradów Zdrój, czyli Świeradów Zdrów. No właśnie, w Sieradowie możemy odpocząć i możemy też pochodzić po mieście. Miasto jest podzielone na część niższą i wyższą. Tak, właśnie możemy powiedzieć, to nawet takie dwie dzielnice, to jesteśmy ewenementem, bo Świeradów to dwa uzdrowiska w jednym, Świeradów i Czerniawa. I jak tutaj każdy, kto przyjedzie, mówi, albo jest pod górę, albo w dół, ale to bardzo dobrze, podczas tego spaceru, jak idziemy, to nasz organizm jest pobudzony, szybciej oddychamy i więcej wdychamy tego radonu, czyli pierwiastka wszechobecnego, który powoduje przedłużenie naszego życia, naszej młodości. Także czy góra, czy dół, radon jest wszędzie, a im więcej wędrujemy, im wyżej, im czy niżej, to zdrowiejemy i nabieramy siły. Ja słyszałem, że kiedyś tutaj nawet w pobliskich rzekach były perły. O, proszę pana, i to jakie piękne, zielone, różowe, wyjątkowe, a to wszystko za zasługą skójki perłorodnej, która żyła w naszej rzece Kwisie, płynącej i dzielącej tutaj miasto na dwa grzbiety, Góry Izerskie Wysoki i grzbiet Kamienicki. I niestety wyginęły nasze skójki, ale za to je bardzo wspominamy i myślę, że może kiedyś dojdzie do tego, że z powrotem wrócą tutaj i zostaną odkryte na nowo. No właśnie, Sieradów Zdrój to też miejsce, w którym możemy rozpocząć naszą wycieczkę po górach izerskich. O, właśnie, to jest taki bardzo dobry początek szlaku głównego sudeckiego, bo tutaj ze Świeradowa do Paczkowa przebiega, a właściwie do Prudnika, drugi długodystansowy szlak turystyczny imienia Mieczysława Orłowicza. I wybierając się tutaj z centrum, czyli wyruszając tutaj z deptaka, możemy zawędrować na dobry początek na Stuk Izerski. To będzie dość spora taka wspinaczka, ale później idąc grzbietem będziemy wędrowali czy w stronę Karkonoszy, czy zawrócimy z powrotem do Świeradowa, albo wykorzystamy bazę turystyczną, którą tutaj mamy i na pewno atrakcyjnie spędzimy czas. Czy tu są trudne trasy, czy możemy też wybrać się z dziećmi na wycieczkę? Mamy tutaj alternatywę, zarówno dla tych, którzy lubią takie trudne wyzwania. Są trasy i rowerowe, i trasy piesze, ale również mamy trasy dla dzieci.
i dla tych, którzy lubią biegać, tak zwane rantraki. I można biegać, ale też chodzić, spacerować, czy to z kijami, czy to z dziećmi, ale też są fajne ścieżki turystyczne, na przykład ścieżka dydaktyczna na zajęcznik, czy taka nowo powstała ścieżka Przygoda w górach, czy ścieżka do wieży w Czerniawie. Także alternatywa jest dla każdego, bo ruch to jest podstawa zdrowia, więc każdy coś sobie znajdzie. Tym bardziej mamy fajną komunikację miejską, więc jeżeli ktoś tak bardzo nie lubi za daleko chodzić, to może autobusem podjechać, a później dopiero wyruszyć i skrócić sobie odcinek maszerowania. Jakie to są najpiękniejsze widoki? No, myślę, że najpiękniejsze widoki to są te, które rozpościerają się z tych wyższych partii, gdzie się wybierzemy na wycieczkę. I z wieży w Czerniawie, i tutaj nowej wieży, która powstaje, ale też z wieży domu zdrojowego, którą tutaj widać bardzo dobrze. Widzimy wszędzie panoramę, przede wszystkim gór izerskich, ale też rozciągającego się Pogórza Izerskiego. Pogóry Izerskie to jest ostatnie pasmo Sudetów i w nich znajdziemy bardzo dużo takich miejsc, punktów widokowych, które są dzisiaj na nowo odkrywane przez nadleśnictwo. Zależy, co kto lubi, bo jeden lubi kwisę, to wybierze się nad rzekę, ten, który lubi patrzeć na wodę. A kto lubi wędrówki po górach, no to będzie się wspinał wyżej. Ale myślę, że nie ma takiego jednego miejsca, gdzie byśmy powiedzieli, że to jest to jedno, bo każdy z nas jest inny, więc inne oczekiwania. Dziękuję za rozmowę, przejdziemy jeszcze dalej, zobaczymy perełkę naszego miasta, co? Dokładnie. Bardzo chętnie tutaj zaproponuję, bo jesteśmy, krótko mówiąc, w samym centrum naszego miasta, o czym przypominają nasze żabki, a jest ich 4. Każda spełnia życzenie. Trzeba każdą pogłaskać. Zresztą widać, jak one już są wygłaskane i na miłość, i na zdrowie, i na pieniądze. A legenda mówi, że kto naraz wyje pogłaskał, to na pewno mu się spełni życzenie. Czy jest to możliwe? Nieraz grupy moje próbują spróbować wszystkie 4 naraz. Tworzą kręgi i się udaje. My we dwoje damy radę? Chyba nie. Ale pogłaskamy żaby? Możemy sobie. No to głaskamy. Znajdujemy się teraz w domu zdrojowym. Tutaj kuracjusze mogą pobierać wodę. Tak, wodę mineralną, wodę, która dodaje zdrowia i przede wszystkim leczy. Ze wskazaniem od lekarza przychodzą tutaj kuracjusze. Albo możemy sami sobie tutaj zaopatrzyć się, kupić taką wodę i małymi łyczkami popijając wędrować po tarasach domu zdrojowego. No i przede wszystkim tutaj po tej najdłuższej na Dolnym Śląsku hali spacerowej i tą wodę popijać małymi łyczkami. Bo takie jest wskazanie. Nie napić się jednym wielkim haustem. To nic nie daje. Im wolniej pijemy, tym lepiej te wszystkie pierwiastki wartościowe docierają do naszego organizmu. Ale tutaj w Świeradowie mamy wodę przede wszystkim dla dorosłych. Jest jeszcze inne źródło, gdzie mogą też dzieci pić wodę. Właśnie, mamy takie uzdrowisko, to drugie Czerniawa Zdrój. Tam właśnie typowa woda dla dzieci. Zresztą było to uzdrowisko, gdzie przyjeżdżały dzieciaczki porównywane z Rawką i leczone były głównie choroby górnych dróg oddechowych. I do dzisiaj przyjeżdżają dorośli, ponieważ no, te choroby nie dotyczą tylko dzieci, tylko całego społeczeństwa. A tym bardziej w dobie COVID-u to wiadomo, że każdy potrzebuje, żeby ten oddech był nasz pełen. I stąd wycieczki do Czerniawy jak najbardziej wskazane. Pani Teresu, jesteśmy teraz w hali spacerowej, najdłuższej na Dolnym Śląsku. Powie Pani troszeczkę więcej o historii tej hali. Mm-hmm. Ta hala ma 80 metrów, co zresztą widać, pięknie się tutaj prezentuje. Została zbudowana pod koniec XIX wieku, ma już ponad 120 lat i to właśnie na niej tutaj taka wisienka, taka perełka naszego miasta, bo nawet porównując w innych uzdrowiskach, nie odbierając im tutaj, prawda, tego poziomu, to jednak nasza
jest autentyczna, przetrwała do dzisiaj w nienaruszonym stanie. A jeszcze mogę dodać, że jest taką ciekawostką, że kiedyś nie było tych okien, nie było drzwi i ona była sezonowa. Ale rodzina Szawgosz, czyli właściciele tego miasta do roku 45, wpadli na taki znakomity pomysł, żeby ją zaszklić, wprowadzić ogrzewanie i hala stała się całoroczna. Dzięki temu i do dzisiaj odbywają się tutaj koncerty, występy. Pełni ona takie funkcje miejsca kultury naszego miasta. Przecież przebywając na wypoczynku, no, człowiek potrzebuje też gdzieś posłuchać jakiejś pięknej muzyki, odetchnąć, zobaczyć przedstawienie teatralne. I ona się znakomicie tutaj nadaje, co zresztą widać. I cała tutaj, te kwiaty, które są namalowane i w oknach, witraże, wszystko jest oryginalne. Czyli w ciągu dnia i w okresach letnich najlepiej chodzić i pić wodę na zewnątrz, a zimą można jak najbardziej przyjść tutaj do hali i spacerować. I spacerować, popijając wodę mineralną małymi łyczkami. No bo przecież... Czyli taki kubek wody powinien mi starczyć na co najmniej cały dzień picia. Może nie, ale tak około pół godziny spokojnie małymi łyczkami wypijemy. Chociaż tutaj każdy korzysta z pijałek takich większych, to może wtedy być na dłuższy okres czasu. Zdroju, napiliśmy się już wody zdrojowej, teraz przydałoby się coś zjeść. Jesteśmy tutaj w Czarcim Młynie, miejscu, w którym wykonywano pracę młynarza. Tak, dawniej tutaj była mielona mąka. Czarcim Młyn powstał około 1890 roku, nie bez powodu tutaj, ponieważ niedaleko przepływa Czarny Potok, który zasilał koło wodne. Koło wodne nie takie typowe, ponieważ nasiębierne, gdzie woda leci od góry, były zbudowane specjalne kanały, które wodę tutaj doprowadzały. Niestety w 1951 roku koło uległo awarii, prace w młynie zostały zatrzymane i dopiero kilka lat po tej awarii znalazł się młynarz, który podjął się przywrócenia pracy w tym młynie. Natomiast koło dalej nie działało, zastąpił koło silnikiem elektrycznym. Dopiero stosunkowo niedawno została wykonana replika koła, które można zobaczyć właśnie tutaj. Koło działa, chodzi? Generalnie tak. Czy tutaj są przeprowadzone jakieś wycieczki i jest pieczony chleb? Generalnie tak, wycieczek mamy bardzo dużo. Mamy taki specjalny program, który nazywamy Od ziarenka do bochenka, ponieważ zwiedzający nas goście mogą zobaczyć, jak wyglądały maszyny, dzięki którym dawniej powstawała mąka. No i oczywiście opowiadamy o całym tym procesie. W ogóle miejsce jest o tyle niezwykłe, że nie tylko był tutaj młyn, ale była także piekarnia. I w tej piekarni właśnie z mąki wyrabianej tutaj powstawał pyszny chleb. Jak wyglądał ten proces produkcyjny wtedy? Generalnie, no wiadomo, najpierw musiał być rolnik, który przywiózł tutaj zboże. Zboże było przede wszystkim sprawdzane przez młynarza, to młynarz oceniał jakość tego zboża. Zboże trafiało na specjalną wagę. Jeżeli młynarz uznał, że jest dobrej jakości i podejmował się zrobienia z niej mąki, puszczał takimi specjalnymi wyciągami do góry, to jest tak zwany transport kubełkowy. Na samej górze są maszyny, które czyściły to zboże. Następnie to zboże trafiało do maszyn mielących. Później mąka, która powstawała, była jeszcze oczyszczana i można było ją odebrać. To oczywiście w dużym skrócie, bo cały proces był oczywiście dużo dłuższy. I później mąka od razu trafiała do piekarni i piekarnia tutaj też działała. Tak, za chwilę możemy przejść do miejsca, gdzie znajdowała się piekarnia. Tam jest ponad 120-letni piec chlebowy.
jeszcze przy wejściu do Czarciego Młyna. Zapomniałem zapytać, skąd Czarci Młyn? Dawno, dawno temu w te strony przybył młodzieniec imieniem Bożydar. Chciał być bogaty w miarę szybko i wymyślił sobie, że będzie młynarzem. Za bardzo okazyjną cenę kupił taki podupadający młyn. No ale niestety okazało się z czasem, dlaczego ten młyn był taki tani. Wody na koło nie było i niestety młynarz nie mógł się wzbogacić. I którejś nocy, wracając z karczmy z pobliskich Orłowic, spotkał nieznajomego. I nieznajomy, jak usłyszał, że Bożydar ma takie zmartwienie, że chce być bogaty i to marzenie mu się nie spełnia, postanowił mu pomóc. Powiedział, że Bożydar musi zrobić jedną rzecz. Wejść na szczyt Czarnej Kopy o północy i tam w skale wyryć pierwszą literę swojego imienia. Prośba nie była skomplikowana, więc Bożydar nawet się nie zastanawiał, zrobił to, co powiedział ten nieznajomy, wrócił do młyna, a koło zaczęło pracować jak zaczarowane. Bardzo szybko stał się najbogatszym człowiekiem w okolicy, spełnił swoje marzenia, ale wcale nie był szczęśliwy. Jak pan myśli, kogo mu tutaj brakowało? Pewnie partnerki. Dokładnie tak. No i znów wracał którejś nocy z karczmy, znów taki smutny. Znów spotkał nieznajomego, pożalił mu się, że jest bogaty, ale samotny i znów nieznajomy miał dla niego dobrą radę. Znów go wysłał na szczyt Czarnej Kopy, żeby tym razem w skale wyrył ostatnią literę swojego imienia. Tak zrobił. Po tygodniu miejscowa panna przyjęła jego oświadczyny, wyprawili weselicho i żyli w młynie długo, długo szczęśliwie i bogato. Ale niestety, kiedy już Bożydar był u kresu swoich dni, przyszedł do niego ów nieznajomy, zaprowadził go na Czarną Kopę, tam gdzie była wyryta pierwsza i ostatnia litera jego imienia. Skały się rozstąpiły i piekielne czeluści pochłonęły Bożydara. Okazało się, że nieznajomy był czartem, który w zamian za przysługę zabrał Bożydara duszę już na wieczne potępienie. Wieści szybko się rozeszły. Zresztą młyn ten pierwotny długo nie przetrwał. Pewnej nocy uderzył w niego piorun, młyn spłonął, na jego miejsce postawiono już ten okazały budynek, a na pamiątkę tamtych wydarzeń, wiedząc, że czarty są w tej okolicy, nazwano go Czarcim Młynem. Dlatego też, wiedząc, że tutaj są czarty, wychodząc z młyna trzeba dotknąć głowy lwa, po to, żeby przyniosło nam to szczęście. Spotkaliśmy się przy wieży widokowej z panią Jolantą, lokalnym przewodnikiem. Pani Jolanto, co możemy zobaczyć z tej wieży widokowej? No, ta wieża przede wszystkim ma już ponad 100 lat. Całkiem niedawno obchodziliśmy właśnie to stulecie. W tej chwili jest to wieża widokowa. Wcześniej była to wieża wodna, czyli wieża ciśnień tak zwana. W naszej gminie mamy dwie takie wieże, jedną kolejową w mieście i właśnie tą tutaj. Ona powstała z potrzeby, ponieważ rozwinął się tutaj bardzo mocno przemysł lniarski i to spowodowało, że tej wody była potrzebna większa ilość. Wcześniej byli Państwo przy kopalni, tam płynie piękny potok. Właśnie z tego potoku woda płynęła wodociągiem do Mirska i tutaj była magazynowana u góry nocą, a podczas dnia był dopełniany wodociąg właśnie po to, żeby ludzie, jak się namydlili, mieli się z czym spłukać, ponieważ zapotrzebowanie na tą wodę było coraz większe. W latach 70. niestety już nie było potrzeby, aby taka wieża istniała, funkcjonowała. Zastąpiły ją hydrofory wielkości komody, które były w stanie zapewnić wodę dla całego miasta. W programie Wielkopolska na Weekend spotkaliśmy się z panem burmistrzem gminy miasta Mirsk. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze. Zapraszamy wszystkich do Mirska. Osobiście zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć ciekawe rzeczy, do Mirska. Co tutaj możemy zobaczyć w tym mieście i gminie? Aktualnie jest bardzo wiele rzeczy do zobaczenia, ale oczywiście rozumiem, że mamy niewiele czasu, w związku z czym zachęcam do przyjazdu do Mirska i obejrzenia przede wszystkim wieży ciśnień, wieży widokowej, w której aktualnie się znajdujemy. Wieża widokowa powstała w 2013 roku.
Jest to efekt taki, że w 90-tych latach otrzymaliśmy w spadku od wodociągów również tą wieżę. Nie wiadomo było, co z nią trzeba było zrobić, ale w momencie, kiedy pojawiły się możliwości zdobywania środków zewnętrznych, unijnych, postanowiliśmy tą wieżę przywrócić mieszkańcom i udostępnić do zwiedzania. Tym sposobem udało nam się pozyskać środki w wysokości 450 tysięcy złotych, dołożyliśmy do tego około 300 tysięcy własnych i wykonaliśmy oto właśnie taką wieżę widokową, którą można na co dzień odwiedzić, obsługiwana jest przez operatora. Mamy tutaj 3 poziomy tarasowe, taras najwyższy, przepiękny widok na Góry Izerskie i całą okolicę. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, którą warto odwiedzić. Jeśli chodzi o całą naszą gminę, to jeszcze mamy taki bardzo ciekawy też element, jak geopark. Jest to trasa podziemna i trasa naziemna śladami dawnych kopalni. Kopalni każdemu może się wydawać, że to nic ciekawego, ale to są kopalnie 16-17 wieczne, bardzo wąskie i dosyć ciekawe. To również udało nam się zrealizować dzięki środkom unijnym. Ten temat kosztował nas troszkę więcej, bo około 3 800 tysięcy, ale 2 600 tysięcy to są środki unijne, pozostałe to są własne. I również to jest udostępniane turystom na co dzień, również obsługiwane przez operatora. Są to dwie takie największe ciekawostki. Oczywiście tych różnych miejsc, do których warto przyjechać, chociażby Starówka Mirska, chociażby kościoły, które są na terenie całej naszej gminy, chociażby Stóg Izerski z koleją gondolową, chociażby wiele tras turystycznych, które jest na naszym terenie, a przede wszystkim jest wiele miejsc bardzo spokojnych, jeszcze do końca nieodkrytych przez turystów, dzięki czemu możemy samodzielnie poruszać się po terenie bez tłumu tych turystów, tak jak w innych miejscach, które są dzisiaj mocno oblegane. Dlatego serdecznie oczywiście wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć dużo piękna architektury, zabytków, przyrody, zapraszam do Mirska. Spotkaliśmy się z panią Patrycją Werecką, lokalnym przewodnikiem sudeckim. Pani Patrycjo, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w miejscowości Gierczyn, wzgórze nazywa się Ferstel. Za nami, właściwie tutaj na tym terenie jest takie schronisko stare po niemieckiej Ferstelbaude, które zostało odrestaurowane na hotel. A tutaj rozpościera się piękny widok. Właściwie Ferstel to już Góry Izerskie, ale mamy widok na całe Pogórze Izerskie tutaj. I tam na przykład mamy Zamek Gryf, tam mamy Gryfów, tam mamy Mirsk. Jakie to są szlaki? Tutaj mamy głównie, szlaki są głównie w głównym grzbiecie. Tutaj mamy bardzo ważną ścieżkę. Bardzo blisko stąd. Jest to śladami dawnego górnictwa Kruszców ścieżka powiązana z kopalnią w Krobicy. Jest to ścieżka, po drodze której są różnego rodzaju informacje o tym, co tam się działo. Dawne spiętrzenia wód, dawne jakieś miejsca, gdzie były wyrobiska. I to wszystko jest bardzo ładnie tablicami opisane. Czy są tutaj też takie trasy, które są specjalnie przeznaczone dla dzieci? Z dziećmi tutaj właśnie lepiej się wędruje, bo jest niżej. Nie ma wysokich gór, nie trzeba się wspinać, a po krótkim spacerze półgodzinnym, 15-minutowym można wejść tak jak tam na wzgórze na przykład. I jest piękny widok, jest cel, wzgórze i nie trzeba dzieci daleko ciągnąć. Jaka jest tutaj największa góra w Pojezierzu Zerskim? Właściwie mówimy o Górach Izerskich, bo znajdujemy się w Górach Izerskich. Najwyższym szczytem samych Gór Izerskich jest Wysoka Kopa, ale najpopularniejszym szczytem jest Stóg Izerski, na którym można wjechać koleją gondolową. Stoimy przed wejściem do kopalni Świętego Jana, przy sztolni Świętego Leopolda i sztolni Świętego Jana. Zapraszam. Przed wejściem do sztolni spotkaliśmy się z panem Piotrem Tellingo, lokalnym przewodnikiem. Panie Piotrze, zmieścimy się?
No myślę, że się zmieścimy. Mamy tutaj w najwęższym miejscu 60 cm szerokości, ale to już jest szerokość drugiej sztolni, sztolni świętego Jana, obiektu XVI-wiecznego. W obiekcie XVIII-wiecznym mamy troszkę więcej przestrzeni. Jest to dosyć stara kopalnia, już nieużywana. Co tutaj było wykopywane? Wydobywano tu przede wszystkim cynę oraz kobalt. Kobalt był wydobywany w sztolni świętego Leopolda. W sztolni świętego Jana pozyskiwano przede wszystkim cynę pod postacią kasyterytu. Dlaczego to były tak ważne surowce dla tutejszej ziemi? Były wykorzystywane w przemyśle. Kobalt był wykorzystywany do tworzenia farby kobaltowej, przy pomocy której można było barwić ceramikę oraz szkło. Natomiast cyna była używana do tworzenia różnych stopów. Czy wiemy, jak powstała ta kopalnia? Niestety mamy mało informacji na ten temat. Tak naprawdę pierwsze informacje dotyczące tych kopalni pochodzą z 1576 roku. No i nie jest to akt założenia kopalni, tylko informacje dotyczące obiektów znajdujących się w naszej okolicy. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak wcześniej zaczęło się tutaj wydobycie cyny, również innych minerałów, wydobywano tu m.in. miedź, wydobywano tu również kwarc, no to szacuje się, że był to 1512 rok. Jak długo działała ta kopalnia? Działała do 1816 roku. Oczywiście z przerwami, nie działała non-stop. Zaczęto wydobycie w, jak już wspominałem, prawdopodobnie 1576, a jak już mówiłem, pierwsze informacje to 1512. Czy widzimy ślady, jak górnicy wykopywali te rudy? Tak, możemy zobaczyć w obu korytarzach ślady na ścianach pozostawione przez narzędzia, przez perlik i żelazko, którymi faktycznie pracowano tutaj przy drążeniu korytarz. W Świętym Leopoldzie korzystano również z ładunków wybuchowych, z odstrzałów z czarnego prochu. I tutaj możecie Państwo obejrzeć całe gniazdo granatów. Jest ich tu paręnaście, parę dziesiąt, może nawet sztuk, troszkę głębiej, gdybyśmy się przez te skały, przez te łupki przekopali. Mamy duże szanse na to, żeby na kolejne granaty natrafić. Te są oczywiście nieoszlifowane, zostały tylko przetarte papierem ściernym. No i takie granaty były kiedyś w naszej okolicy pozyskiwane i przetwarzane na biżuterię. Możecie zobaczyć Państwo łupek łyszczykowy zawierający w sobie mikę, która jest dziś używana do tworzenia na przykład brokatu, do tworzenia także kosmetyków dla fan. Fragment oryginalnej obudowy, która została stąd wyłowiona przez doktora Macieja Madziarza, który to miejsce razem z górnikami KGHM-u Wam udostępniał. No i tabela liczy sobie ponad 200 lat. Wytrzymała próbę czasu, nie wytrzymała niestety próby naszych bobrów, turystów, głównie z podstawówek, którzy lubili tam będę poskubać, dlatego trzeba było to miejsce założyć siatką. Tutaj na górze z kolei mamy taki niebieskawy, zielonkawy osad. I to może być osad zawierający w sobie miedź albo kobalt. Tego tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, dlatego że skład chemiczny tej skały, tego osadu, który tutaj występuje, no nie został jeszcze sprawdzony. Natomiast jak najbardziej na poziomie świętego Leopolda wydobywano już kobalt w wieku XVIII-XIX. W Świętym Janie pozyskiwano przede wszystkim cynę w wieku XVI-XVII. Jak górnicy oświetlali sobie tutaj pracę? Korzystali na samym początku w XVI wieku, wykorzystywano przede wszystkim łój zwierzęcy, łój barani. W wiekach późniejszych zaczęli używać lamp olejowych.
No były to nieduże kaganki, które wnosili ze sobą do wyrobisk, w których pracowali, w boczne chodniki. Produkowały niestety bardzo dużo dymu, którym ci górnicy się często zatruwali. Często chorowali na choroby oczu, choroby płuc, między innymi przez lampy, które były wykorzystywane do oświetlania sobie miejsca pracy. Czy wiem, jaki był dzienny urobek z takiej kopalni? Niestety nie, możemy tylko to szacować. Wiemy, że w ciągu roku, w najlepszym okresie do tej kopalni wydobywano ze wszystkich kopalni w naszej okolicy, nie tylko z kopalni Świętego Jana, około 20 ton cyny rocznie. Więc wartość tej cyny była dosyć duża na rynku. Tak, w tamtym okresie miała dość dużą wartość, była wykorzystywana w przemyśle. No i tą cynę w innym wypadku trzeba by było sprowadzać z zagranicy, dlatego lepiej było zainwestować w złoża, które znajdowały się na terenie państwa, do którego te ziemie należały. No jest to wspaniała wycieczka, tutaj prawie 350 metrów pod ziemią. Tak jest. Jak długo trwa taka jedna wycieczka? Około 45 minut do godziny. Znalazłem tutaj kawałek skały. Dla mnie to jest skała, dla Pana jest to coś więcej. Tak, no ja tutaj widzę osady żelaza, mają czerwony kolor. Możemy tutaj zobaczyć również takie białe fragmenty, to jest najprawdopodobniej kwarc, być może skalenie. No i mamy tu przede wszystkim łupek łyszczykowy, prawdopodobnie łupek sericytowy, łupek zawierający również muskowit. Pan ma jeszcze skałę, która pokazuje cynę. Może pokażemy, tak, jak wygląda cyna. Na tym fragmencie możemy cynę już sobie obejrzeć. Taką cynę pozyskiwali tutaj w naszych kopalniach górnicy w XVI-XVII wieku. Ma czarny kolor, no i występuje na tak zwanych złożach polimetalicznych, które znajdziemy w okolicy kwarcu. Wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku Wielkopolska na Weekend. Byliśmy w Sieradowie Zdroju. Zapraszamy do oglądania następnego programu za tydzień.